Mieszkańcy, przedsiębiorcy i słupski samorząd organizują pomoc dla powodzian. W Słupsku trwają zbiórki najpotrzebniejszych artykułów. Anna Gliniecka-Woś, wójtem gminy Kobylnica, w niedzielnej dogrywce zdobyła 1842 głosy mieszkańców. W ciągu ulicy Grodzkiej przy Starym Rynku wylano już asfalt. Przejazd tym odcinkiem drogi możliwy będzie w połowie października. Od poniedziałku mieszkańcy Słupska, organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy organizują pomoc rzeczową dla ofiar powodzi. W kilkudziesięciu miejscach na terenie Słupska trwa zbiórka darów. Miejscem zbiorczym i dostępnym 24 godziny na dobę jest hala Gryfia przy ulicy Szczecińskiej. Zauważamy bardzo duży odzew. Tak naprawdę pomoc dla powodzian została ogłoszona przez miasto Słupsk wczoraj w godzinach przedpołudniowych, około południa. I już wieczorem widzieliśmy, że na hali Gryfia przychodzą mieszkańcy, którzy zostawiają rzeczy zgodnie z tą listą, którą uznaliśmy, że są najpotrzebniejsze. A wiem też, że pani prezydent jest w bezpośrednim kontakcie z władzami Paczkowa, bo właśnie do Paczkowa, do tej miejscowości pomoc ze Słupska, mam nadzieję, że dzisiaj wyjedzie. Zbiórka prowadzona jest także na terenie wszystkich publicznych przedszkoli i szkół. W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego, w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Szarych Szeregów, w Przoku przy ulicy Bałtyckiej i w kinie Rejs. Dla ofiar powodzi zbieramy wodę w butelkach, środki czystości, suchą żywność, karmę dla zwierząt, naładowane powerbanki, latarki, baterie, koce i ręczniki. Dowiedziałam się od mojej mamy, która bardzo siedzi w właśnie internecie i w tych wiadomościach wszystkich, więc właśnie od mojej mamy dowiedziałam się i właśnie tutaj przyjechałam. Uważam, że pomoc dla drugiego człowieka jest czymś naturalnym i normalnym, więc zawsze jak widzimy po prostu albo czy widzę, że jest możliwość pomocy, to staram się pomóc jak tylko mogę. Jeszcze dziś wyjedzie pierwszy samochód ciężarowy z darami dla mieszkańców Paczkowa. Transport na miejsce do ofiar będzie możliwy dzięki firmie Paula Fisch. W akcję włączyli się solidarnie mieszkańcy Słupska oraz organizacje pozarządowe, a także m.in. firmy Łosoś, Perla i Dym na Wodzie oraz wiele innych. Anna Gliniecka-Woś wygrała wybory na wójta gminy Kobylnica, uzyskując przewagę nad swoim kontrkandydatem Rafałem Kuligowskim. W ubiegłą niedzielę odbyła się druga tura wyborów w gminie Kobylnica, podczas której Anna Gliniecka-Woś zdobyła 1842 głosy, a Rafał Kuligowski 1283 głosy. Podczas pierwszej tury, która odbyła się 1 września, rywalizowało ze sobą sześciu kandydatów. Były to przedterminowe wybory na wójta w gminie Kobylnica, spowodowane nagłą śmiercią Leszka Kulińskiego, wójta, który piastował to stanowisko od 26 lat. Na Starym Rynku w Słupsku przystąpiono do układania asfaltu na wschodniej jezdni w ciągu ulicy Grodzkiej. W ubiegły czwartek ułożono na przygotowanej wcześniej podbudowie pierwszą asfaltową warstwę wiążącą, a po około 2 tygodniach zostanie ułożona ostatnia warstwa, ścieralna. Po zakończeniu asfaltowania jezdni pracownicy przystąpią do regulacji studzienek kanalizacyjnych. Przejazd tym odcinkiem jezdni łączącym ulicę Grodzką z ulicą Mostnika i Kowalską możliwy będzie od około połowy października. Dobiega również końca budowa nowego chodnika wzdłuż asfaltowej jezdni. Będzie on znacznie szerszy od poprzedniego, a dodatkowo znajdzie się w nim strefa dla zieleni. W pozostałych częściach rynku trwa budowa i przebudowa instalacji oraz formowanie i przebudowywanie południowej jezdni. Rewitalizacja Starego Rynku w Słupsku została dofinansowana w ramach rekompensat za budowę amerykańskiej tarczy w Redzikowie. Koszt rewitalizacji to około 20 milionów złotych, z czego 16 milionów to dofinansowanie. Powstający na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych MKSA, którego budowę rozpoczęto w drugiej połowie 2022 roku, jest już na ukończeniu. Obecnie trwa ostatni etap budowy nowoczesnej instalacji termicznego przekształcania odpadów. Piec obrotowy oraz komora do palania są już gotowe i przygotowane do pracy. Pełne uruchomienie instalacji planowane jest jesienią tego roku. Zakład wyposażono w najnowszą instalację odzysku energii z pary wodnej, co czyni go najnowocześniejszym zakładem odzyskującym energię z odpadów w Polsce. Dzięki nowej generacji instalacji wprowadzono komfortowe i efektywne rozwiązania zarówno dla szpitali, jak i dla środowiska naturalnego. Nowa instalacja będzie spełniać najwyższe normy środowiskowe.
Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu magazynu Okiem Obserwatora. Zapraszamy. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Tłumy mieszkańców Słupska wsparły polę podczas pikniku charytatywnego, który zorganizowano na osiedlu Kaskada w Słupsku. Pola to 2-letnia dziewczynka chorująca na nowotwór i potrzebująca kosztownego leczenia. Szybkością działania i pomysłowością wykazała się załoga Skandal Bistro oraz osoby, firmy i przeróżne organizacje, które pomogły zorganizować wielki festyn w zaledwie 8 dni. Podczas sobotniej imprezy bawiły się setki dzieci z rodzicami. Najmłodsi mieli do dyspozycji dziesiątki atrakcji, animacji i zabaw, a dorośli grillowe smakołyki, ciasta domowe i wiele innych. Podczas pikniku przeprowadzono dziesiątki licytacji, można było przejechać się sportowym autem lub motocyklem, zobaczyć wnętrza wozu strażackiego czy auta służby więziennej. Pogoda dopisała, a słupszczanie nie zawiedli, tłumnie przybyli i wsparli piknik charytatywny dla chorej Poli. Dochód z pikniku zostanie przekazany na ratowanie dziewczynki. To będzie zakończenie lata z przytupem. Władze Ustki z burmistrzem Jackiem Maniszewskim na czele zapraszają na tegoroczny Dzień Mieszkańca. Wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą sobotę, będzie miało charakter biesiady. Na uczestników czekać będzie wiele stoisk, w tym punkt informacyjny związany z jubileuszem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz punkt informacyjny PGE Baltica, w którym będzie można się dowiedzieć wszystkiego o morskich farmach wiatrowych oraz o bazie operacyjno-serwisowej, która powstaje w Ustce. Na pewno będziemy obecni na Dniu Mieszkańca, który będzie tutaj w Ustce 21 września. Też mamy takie plany, rozmawiamy w jaki sposób tutaj przyjechać i opowiedzieć, już bardziej mieszkańcom przybliżyć te nasze projekty. Punktem kulminacyjnym uroczystości będzie ogłoszenie osób uhonorowanych nagrodą Ustrzanina Roku i Ambasadora Ustki pod patronatem burmistrza miasta Ustka. W programie obchodów Dnia Mieszkańca ponadto szereg innych atrakcji, takich jak wydarzenia sportowe, konkursy, gry, zabawy oraz koncerty.